artystkiem. Pani Marta Abako, Sopran. Witamy. Marta Abako. Piękna, proszę. Renata Wołowska, Lechowska, nasza pianistka. Drodzy Państwo, niespodzianka. Pan Piotr Brona, tenor, który dzisiaj również razem z nami będzie. I świetny nasz program. Zaczynamy, drodzy Państwa. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszym programie. Jacek Chodorowski, którego również witam, jest wśród nas. Witam, panie Jacku. Dziękuję, że pan też nas dzisiaj pan Jacek w poprzednim programie w listopadzie wiele już o Marcie powiedział. Ja tylko chcę tym z państwa, którzy jeszcze u nas nie byli lub w listopadzie państwa zabrakło na naszej widowni, przypomnieć, że Marta Abako jest solistką Opery Krakowskiej. Jest krakowianką przede wszystkim, co jest dla nas wszystkich istotne. Jest ulubienicą ewidentnie krakowskiej publiczności, co widać obecnie w tej sali, która pęka w szwach dzisiaj. Nie chcę wiedzieć, jakie będą znowu problemy. Jaka będzie konsekwencja tego, proszę Państwa, że jest z nas aż tak wielu na tej sali. Natomiast chcę powiedzieć, proszę Państwa, że Marta Abako jest krakowianką i tutaj śpiewa w naszej krakowskiej operze, ale ona śpiewała również, proszę Państwa, i w Niemczech, i w Danii, i Francji, i w Holandii. Jak ta artystka dużo, dużo wędrowała po świecie. Śpiewała z dużym sukcesem w operze w Łodzi, w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie zadebiutowała właśnie partią Oktawian i Carmen, to była Opera Narodowa w Warszawie, przepraszam. W Łodzi jest, z tego co sprawdziłam, bo mam tam wszędzie kontakty, Marta jest bardzo znaną też artystką w Łodzi. Warszawa, wiadomo, się swoimi tam prawami rządzi, aczkolwiek myślę, że z tego co ja się orientuję, nazwisko Marty Abako jako śpiewaczki operowej jest doskonale wszystkim znane. Chciałam tylko powiedzieć, jak zerkniemy troszkę do początku, jeśli pozwolisz. Jak to się stało, że Marta dzisiaj nas może tak wspaniale bawić i cieszyć swoim pięknym głosem? Rodzice Marty nie są muzykami, aczkolwiek dowiedziałam się ze źródeł dobrze poinformowanych, że tato Marty grał na fortepianie, czy granada, bo tego nie sprawdziłam, ze słuchu, a więc sam fakt, że ma tak doskonały słuch miał, że potrafił grać, już świadczy o tym, że ten słuch jest rodzinny w rodzinie państwa.
Natomiast mama Marty spowodowała to i uparła się wręcz, jak usłyszałam od Marty, żeby młoda dama poszła do szkoły muzycznej. A to, jak bardzo nie lubiła grać na fortepianie, to wam sama opowie. No jak stosunek do rodziców? Proszę Państwa, ja w ogóle chciałam skorzystać tutaj z okazji, że w tym jednym miejscu znalazło się tyle osób, rodzina moja, moi przyjaciele, no i myślę, że moi fani, bo dzisiaj moglibyście Państwo zostać sobie w domu i spędzić ten czas z rodziną albo z przyjaciółmi, ale przyszliście jednak tutaj, żeby posłuchać i bardzo Wam za to dziękuję. Ale chciałam przy okazji podziękować bardzo moim rodzicom. Bo spotkało mnie coś wyjątkowego, proszę Państwa, ponieważ moi rodzice oboje, ciągle mam obojga rodziców. Po prostu. I są silne. I to jeszcze w niezłej kondycji. Wypatrzyłam na widowni rodziców pani Marty Abakowa. Bardzo proszę, abyście się Państwo nam pokazali, żebyśmy mogli Was powitać. Melomanu za takie wspaniałe dziecko. I właśnie chciałam podziękować moim rodzicom. Przepraszam, że się tutaj będę posiłkować, bo jestem troszkę zdenerwowana. Za to wszystko, co dla mnie robili, co ciągle robią i za to, że dzięki nim jestem po prostu tym, kim jestem. Mamie, która dostrzegła moje zdolności muzyczne i mimo moich protestów posłała mnie do szkoły muzycznej. Potem na studiach opiekowała się moim synem, żebym mogła kontynuować naukę. Tacie, który jest bezsprzecznie moim największym fanem i zawsze jeździ na wszystkie koncerty. Zawsze jeździł, bo teraz już jest w trochę gorszej kondycji. W czasach, kiedy koncertów miałam dużo i koncertowałam po całej Polsce, rodzice wsiadali niejednokrotnie do pociągu, jechali kilka godzin, żeby móc uczestniczyć w tych moich występach. A tato jeszcze rano wstawał bardzo wcześnie, szedł na giełdę kupić bukiet świeżych róż. Zawsze miałam po koncercie świeże róże i to bardzo, bardzo duże bukiety. Także zawsze mnie wspierali w każdym sensie i duchowym, i finansowym. I zawsze mogłam na nich liczyć. I z tego miejsca po prostu, kochani rodzice, dziękuję Wam bardzo. Ja tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo też Państwu dziękuję za tą córkę, która nas tak od lat już kilkunastu co najmniej cieszy swoją obecnością, swoim głosem. Ale ja chciałam Martę zahaczyć o to, jak to było, że no poszłaś w końcu do tej szkoły muzycznej, prawda, na usilne naleganie. Z tego co słyszałam, bardzo nie lubiłaś grać na tym fortepianie, zarzekałaś się, ale dlaczego zostałaś? Dlatego, że bardzo lubiłaś śpiewać. Ja o tym się też już dowiedziałam, że to było Twoje jakby powołanie od dzieciństwa, chciałaś śpiewać i śpiewałaś. To znaczy ja w szkole zostałam, dlatego że ja nie miałam nic do gadania. To nie było, nie jest teraz, że dziecko mi mówi, że ono nie pójdzie do tej szkoły. Po prostu miałam iść do szkoły i koniec, musiałam chodzić do tej szkoły muzycznej, męczyć się na tych fortepianach. No i cóż, ale tu jest napisane w moim życiorysie, że swoją edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej. Proszę Państwa, ale to jest w ogóle nieprawda. Bo ja edukację rozpoczęłam już dużo wcześniej, jak tutaj widać na tym zdjęciu, już się do Butterfly przygotowywałam w wieku lat 5. I również tam dalej są zdjęcia. Będziemy, proszę Państwa, tutaj na ekranie odsłuchować trochę fragmentów życiorysu naszej dzisiejszej artystki. To już będzie Państwa też zadanie, jeśli nam się nie uda skomentować tych zdjęć, żebyście Państwo zechcieli rozszyfrować. Najważniejsze było to, żebyśmy pokazali, że młoda, mała Marta Abako jako dziecko już występowała w Madame Butterfly, a miałaś tam lat wtedy ile? No 5 lat.
No ale nie, po prostu zawsze rzeczywiście w przedszkolu byłam wybierana do wszystkich głównych ról. Potem w szkole muzycznej również były teatrzyki różne, no więc też grałam różne role. I potem się to tak, ta profesorka, która prowadziła te teatrzyki, zasugerowała mi, że powinnam iść do liceum ogólnokształcącego, bo tam jest międzyszkolny teatr. Jeszcze Potoczek chyba, potem już chyba Potoczek. Piątym liceum, proszę Państwa. Piątym liceum. No i tak też zrobiłam, ponieważ ten fortepian mi naprawdę szedł bardzo niedobrze. Już pomyślałam sobie, że ja nie chcę mieć nic wspólnego z muzyką. I poszłam do liceum ogólnokształcącego. Bawiłam się tak, zaangażowałam się w ten teatr, że po pierwszej klasie dyrektor wezwał mamę i powiedział, że jak się nie zabiorę do nauki i nie skończę z tym teatrem, bo ja tam pisałam muzykę do tekstu, różne tam grałam, oczywiście występowałam, no i musiałam zrezygnować, no bo albo liceum, albo teatr. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze wcześniej, ponieważ szpiedzy mi donieśli, jak to mała Marta działała już w teatrzyku osiedlowym. A tak, podwórkowym, o tak bym powiedziała. Stworzyły sobie koleżanki z bloku teatrzyk podwórkowy. Słuchajcie Państwo, to jest bardzo ciekawy przykład na dzień dzisiejszy, czy tak można zrobić. W jaki sposób zapraszałyście widownię? No nie, no więc ja mieszkałam w takich komunistycznych blokach, więc tam było bardzo dużo dzieciarni i kiedy były, pogoda dopisywała, no to przed blokami urządzałyśmy teatrzyk i biegałyśmy po wszystkich klatkach, dzwoniłyśmy, że mają wychodzić na balkon sąsiedzi i oglądać. No i potem dostawałyśmy, cukierki nam rzucali za te wystawki. Pierwsza zapłata, tak? Pierwsza zapłata, tak? Pierwsza zapłata. Ale na koloniach Marta też była proszona o śpiewanie. A tak, bo na kolonie też jeździłam, bo oczywiście w tych czasach się jeździło na kolonie, dzieci jeździły, nad morze jeździłam. No i tam panie mnie zawsze prosiły, żebym śpiewała coś. No, a najczęściej to było właśnie Piotra Szczepanika. Tam noc nieba już gwiazdy zmazała i tą ręką mazałam te gwiazdy, a one płakały. Więc naprawdę panie zapomnę tego do dzisiaj, bo rzeczywiście tak było. Panie były wzruszone. Także. Rzeczywiście to się zaczęło wcześniej. Czyli w zasadzie jak patrzymy, połączenie talentu, dobrego słuchu, talentu głosowego plus możliwości dramatycznej, zainteresowania teatrem, pozwoliło ci być dzisiaj właśnie tym, kim jesteś, a więc jesteś w teatrze, ale operowym, gdzie śpiewasz, a jednocześnie grasz. No tak, w związku z powyższym poprosimy o utwór, albowiem, proszę Państwa, dzisiaj będzie dużo śpiewania. Będzie to piosenka z musicalu Mr. Żdąc, proszę Państwa, Ryszarda Sielickiego, Cały Świat. To też z początków kariery naszej artystki, coś czego wtedy doświadczyła jako młoda dziewczyna. Cały świat chyli się do mych rąk.
Państwa, wspomnieliśmy o dzieciństwie, a teraz już chciałam powiedzieć, że mieliśmy już Martę dorosłą, która dostała się na Akademię Muzyczną, a kształcenie głosu rozpoczęła na Akademii Muzycznej w Warszawie u profesor Goławskiej. Ale potem grzecznie się z Warszawą pożegnała, chwała Bogu, i wróciła do Krakowa i dokończyła Akademię Muzyczną i uzyskała dyplom w klasie profesora Szybowskiego w Krakowie. Nic się nie powiedzieć. Jeszcze warto wspomnieć, o czym oczywiście mówiliśmy w poprzednim programie, że debiutowała Marta w krakowskiej operze partią Flory we Włoch w Carmen, a potem, z tego co się dowiedziałam, została rzucona na głęboką wodę przez panią dyrektor Michnik od razu do partii Carmen. Ja jestem ciekawa, ponieważ nam krótko powiedziała, chociaż jak to jest taka młoda dziewczyna od razu, to się rzadko zdarza, żeby od razu w tak dużej partii, jaką jest Carmen, prawda? I na rzeczy byłaś oczywiście u siebie w swoim teatrze w Krakowie, ale nie było łatwo chyba. No nie, nie było łatwo. Musiałam albo zaśpiewać, albo bym się utopiła po prostu. Ale właściwie zaczęłam Florą, więc tak już miałam okazję się oswoić ze sceną, a potem w Carmen zrobiłam również Mercedes, partię Mercedes, więc to nie było tak, jakieś takie wprowadzenie było lekkie. Ale faktycznie, no, jest to duża partia i to było w pierwszym roku właściwie mojej pracy w operze. Także no to było trudne, ale sobie poradziłam, jak widać, także. Potem śpiewałam tą partię długo, długo, chyba 12 lat śpiewałam, albo więcej w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie. Pamiętamy cię absolutnie jako Carmen. Do tego, jak doszło do tego, że dzisiaj cię słyszymy jako sopran, to jeszcze jeśli pozwolisz, dojdziemy. Ale tu była jeszcze taka twoja dość istotny punkt twojej biografii, kiedy natknęłaś się na profesor Archipową, prawda? I na Victorię de Los Angeles. To chyba też dość ważne w cyklu kształcenia młodej śpiewaczki. Coś na ten temat jakbyś nam powiedziała? Też tak, to są wielkie nazwiska i oczywiście jak ktoś czyta ten życiorys i mówi, że tutaj współpracowała z Archipową i to sobie tak myśli, no też napisała tam coś rzeczywiście, ale prawda jest taka, że studiując na Akademii Muzycznej miałam to szczęście, że przyjechała rzeczywiście Irina Archipowa i po prostu prowadziła kurs. Ja w tym kursie mogłam uczestniczyć i na pewno coś tam z tego kursu wyniosłam, a drugi raz też mi się zdarzyło to szczęście, że były kursy z kolei Wrocław organizował, przyjechała Victoria de Los Angeles. I też uczestniczyłam w tych kursach i powiem, że mnie w ogóle zachwyciła, bo ona a cappella zaśpiewała taką piękną kołysankę dla małego murzynka. I po prostu stworzyła tak niesamowity nastrój. To było tak piękne, że ja od razu zaczęłam szukać tych nut gdzieś, bo chciałam to koniecznie zaśpiewać. No, w Polsce nie było możliwości, ale się tak okazało, że ponieważ moja koleżanka wyszła za mąż i zamieszkała w Hiszpanii, więc napisałam do niej, żeby mi koniecznie to znalazła. Ona rzeczywiście mi te nuty przysłała i ja to włączałam do swojego repertuaru. I praktycznie wiele lat to śpiewałam. Także to było coś pięknego. No i stąd te nazwiska tutaj. No jeszcze byłam na kursach, ponieważ kursy, które Wrocław wtedy organizował, to było po prostu, to był taki tłum studentów, że myśmy spali na podłodze, na jakichś tam materacach i śpiworach i tak dalej. Wrocław to znaczy Akademia Muzyczna we Wrocławiu, czy tak, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, tak, zorganizowała wtedy ten kurs. Także miałam super, to znaczy uczyć się to najlepszy, prawda? No tak, właśnie tak. Ale dojrzałość artystyczną tak naprawdę nasz dzisiejszy gość osiągnął przy profesorze Kazimierz Gański. To jest to nazwisko nieznane małemu gronu osób, które się uczyły u niego. To jest pan, który śpiewał, przyjechał tutaj na emeryturze już będąc, przyjechał i śpiewał w kapeli Krakowieńcy. Tak, on wyszła w Stanach Zjednoczonych, tam się kształcił i tam śpiewał dokładnie, nie wiem, w chórze chyba jakimś pewno, czy coś. Ale muszę powiedzieć, że najwięcej mnie nauczył, ponieważ pokazał w ogóle drogę, pokazał mi, w którym kierunku należy, gdzie tego głosu należy szukać, bo przez wiele lat uczyłam się od różnych pedagogów, ale jakoś niczego, nie bardzo to szło wszystko. Dopiero on i też dysponował nagraniami tych najlepszych, największych śpiewaków,
i po prostu mogliśmy tego słuchać. Zawsze każda partia czy utwór, który z nim robiłam, był poparty nagraniem i to tych najbardziej, najsławniejszych właśnie z Metropolitan śpiewaków. I to też się można w ten sposób czegoś nauczyć. Poza tym przetłumaczył książkę Najwięksi śpiewacy o śpiewie. I tam po prostu dokładnie wypowiadali się i Placido Domingo, i Pavarotti, no po prostu same sławy, co w ich mniemaniu to jest technika. I z tej książki, muszę Państwu powiedzieć, śpiewu się nie można z książki nauczyć oczywiście, ale ja bardzo dużo z tej książki się dowiedziałam i przetworzyłam to po prostu tak po swojemu i myślę, że jednak to jest dla mnie postać najważniejsza w tym. Takie rzetelne podstawy, prawda? Tak. Pracowałam nad techniką cały czas. To teraz poprosimy duet, proszę Państwa. Marta Bakasz. Proszę Państwa, duet, bo tutaj mamy, na pewno Państwo, patrząc na Pana Witka Wrona, nie możecie się doczekać, żeby też już stanął i nam dał głos. Duet, proszę Państwa, ze Skrzypka na dachu, Sunrise Sunset. Witam Pan co w piłkę lubił grać. Kiedy jak się dorosłymi mogli stać. Ona się w piękność zamieniła, a on nie uwierzyła. Cień pod nią.
Proszę Państwa, wszyscy kojarzymy... Jeszcze tylko powiem, że ta pieśń była dedykowana naszemu maestro Tomaszowi Tokarczykowi. Ja chciałam, żeby ona to sama powiedziała, tę dedykację. Proszę Państwa, jest jeszcze ciekawy fakt w życiu Marty, który mnie osobiście, jako jej wielbicielkę od wielu lat fascynował, ponieważ ja ją pamiętałam zawsze jako mezzosopran i ona została wykształcona jako mezzosopran, jakim jest oczywiście partia też Carmen i na przykład Oktawiana w Rosenkavalier, Ryszarda Strausa. Natomiast jak Państwo teraz słyszycie, Marta śpiewa bardzo dużo w krakowskiej operze partii sopranowych. Zdradź nam, jaką drogę do tego sopranu? No tak bardzo dużo kto ci co zrobił? Nie, nikt mi nic nie zrobił. Powiem tak, jak to powiedziała moja koleżanka z opery, nie powiem której, jak się nazywa ta koleżanka. Koleżanka po fachu powiedziała, no więc pewnego razu, kiedy myłam okna w salonie, zadzwonił telefon i to był impresario i zaprosił mnie na jakieś tam występy, a ja mówię do niej, słuchaj, ale dlaczego ty powiedziałaś, że miałaś okna? Przecież mogłaś powiedzieć, że siedziałaś w jacuzzi i piłaś szampana albo cośkolwiek. Powiedziała na szezlongu. I tak więc ja chciałam powiedzieć, że często, kiedy odkurzałam mieszkanie, słuchałam Toski i innych, prawda, soprany właśnie w wykonaniu Wiktorii de Los Angeles, bo ją bardzo lubię, Brigitte Nielsen i tych wszystkich wielkich sopranów i tak po prostu jakoś zaczęłam śpiewać i to się jakoś tak samo zrobiło, praktycznie mówiąc. Czyli można powiedzieć, że przy dźwięku... Ciągnęło mnie do tych partii w ogóle też dramatycznie, bo jakoś w partiach mezzosopranowych jakoś nie zawsze czułam dobrze, tych spodenkowych owszem, no ale spodenkowe partie do pewnego wieku są tylko, potem to już nie bardzo. A na przykład jakieś uleryki, takie już śpiewanie, to ja w ogóle tego nie czułam kompletnie, także bardziej się jakby identyfikowałam z tymi Toskami, Mimi i innymi i zawsze chciałam to bardziej śpiewać. No a poza tym jeszcze była ta historia, że dyrektor Straszyński, no wiecznie, kiedy mnie tylko nie spotkał przy jakiejkolwiek okazji, to mówił mi, że ty Marta powinna śpiewać Toskę, jeszcze z tymi oczami. Oczy mam niebieskie Toska, miała brązowe, no ale... No, to wzięłam sobie to do serca i zaczęłam po prostu... czarny miała Toska, tak. Także tak to było. Rozumiem, że Państwo przyjęliście to do wiadomości, w jaki sposób Marta przetransponowała głos, bo to jest istotne, że ona to zrobiła sama, bo ja czasami słyszę o tym, że artystki zmieniają, czy nawet mężczyźni głos na przykład... Częściej soprany na mezzosopran przechodzą. Częściej, prawda? Tak już natomiast górę. Tutaj jest, no właśnie, tutaj jest taki przykład na to, że ona miała takie głębokie wewnętrzne pragnienie innych partii, że po prostu sama nad tym popracowała. Ten odkurzacz myślę, że był tylko i wyłącznie takim... Zepsuł się. Już nie będziemy więcej zmieniać głosu. Proszę Państwa, ważnym też... Ważnym wydarzeniem w życiu Marty, z tego co wiem, było spotkanie Bogusława Kaczyńskiego i z tego co się zorientowałam, dość dużo z nim przeżyłaś, prawda? Podróże wspólne z panią Brodzińską, jakbyś nam też troszeczkę o tym powiedziała? No właśnie, to było ważne spotkanie z panem Bogusławem Kaczyńskim, zresztą ktokolwiek co nie mówił, to przeuroczym człowiekiem. No, przy nim właściwie się rozśpiewałam tak operetkowo, bo tych operetek tak nie było za bardzo gdzie śpiewać, jeśli chodzi na przykład o naszą operetkę krakowską, no to coś tam się robiło, ale to nie było aż tak powiedzmy częste i pan dyrektor obsadzał mnie najczęściej i chciał, żebym śpiewała Hrabinę Malicę na tych wszystkich koncertach. Oczywiście, że śpiewałam też i inne rzeczy, ale to jakoś było taka moja standardowa. I z tego co wiem, dobrze się czujesz w tej pracy. Tak, dobrze się czuję. Zaśpiewałam ją w Lublinie kiedyś pod dyrekcją dyrektora Bonieckiego. I z dyrektorem Kaczyńskim no właśnie jeździliśmy po całej Polsce. To były cudowne chwile, bo to były wspaniałe koncerty, naprawdę były profesjonalnie zorganizowane. Śpiewacy byli dobrani
doskonale repertuar, tak dalej, wszystko było z wielką precyzją. I proszę Państwa, zawsze publiczność na te koncerty przychodziła bez względu na pogodę nawet, bo nieraz śpiewaliśmy, ja śpiewałam kiedyś przy 5 stopniach na plus. No i oczywiście to przypłaciłam zapaleniem tchawicy później, ale lało, padało, wiało, zawsze było pełno, parasole rozkładali i naprawdę te koncerty były wspaniałe, także tą współpracę bardzo miło wspominam. Ona była uwieńczona wyjazdem do Kanady, do Toronto. Tam mieliśmy wspólny koncert właśnie też z panią Brozińską. Ona wtedy nagrała swoją płytę kolejną i po prostu ją tam też promowała przy okazji. No i tyle właściwie na temat tej współpracy. Jak długo mniej więcej trwał ten okres? No to było już jakiś 7-letni może się. Do czasu urodzenia się właściwie Zosi, no bo ostatnio zaśpiewałam Krynicę w ciąży będąc już. A no dobrze, że to się pozwolić. Tak, muszę pilnować, dyscyplinować. A w tej chwili bym chciała usłyszeć dwa utwory, proszę Państwa, Gershwina w wykonaniu naszej dzisiejszej artystki. Somebody Loves Me, tak? Gershwin i Marta Abak. When this world begin, it was heaven's plan. There should be a girl for every single man. To my great regret, someone has upset heaven's pretty program, for we've never met. I'm clutching at stones just because I may meet him yet. Somebody loves me, I wonder who. I wonder who he can be. Somebody loves me, I wish I knew.
i Renata Żołobowska-Orzechowska za fortepianem. O Renacie dzisiaj jeszcze będziemy wspominać, bo to jest nasza ulubienica. Proszę Państwa, tak śledzimy w pewnym stopniu oczywiście śledzimy losy Marty, no ale był taki moment, kiedy Marta zniknęła. I tutaj no muszę o tym powiedzieć, Marta zniknęła z Polski na usilne, z tego sobie motyw ich przyjaciół, nalegania przyjaciół i zaproszenie przyjaciół, Marta pojechała do Włoch, do Rzymu, żeby wręczyć, nie wręczyć, żeby zaśpiewać przy okazji wręczenia nagrody w Uniwersytecie La Sapienza. Tak, pojechałam i z takim sukcesem tam zaśpiewa, że za rogi dali tą nagrodę. Że Państwa, mam tu przy sobie ten medal. Pozwolę sobie go ja otworzę. No tak było rzeczywiście. Namówiono mnie na to, żeby przy okazji dorocznego wręczania nagród Foyer des Artistes przy Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, żebym zaśpiewała coś. No i rzeczywiście zaśpiewałam. I tak mi się spodobało, że za rok znowu mnie poprosili. Tym razem wręczyli mi ten medal. Ja przeczytam, jak się nazywa. Premio Internazionale 2003 Signorina Marta Bacco Soprano. Tak, ale jakby kontynuacją tego, to nie było najważniejsze w tym wszystkim. Ważne było, że wtedy na widowni z kolei był dyrektor opery rzymskiej. O pięknie nazwisku Hernani. Hernani Francesco, który potem przyszedł mi pogratulować i w związku z tym konsekwencją z kolei tego spotkania był koncert taki z międzynarodową trochę jakby obsadą, bo tam był też jakiś Amerykanin. Koncert w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Rzymie, któremu patronowała właśnie opera rzymska. No i potem jeszcze dalej idąc, to dostałam możliwość zaśpiewania Butterfly w Terme di Caracalla w Rzymie. Z tym, że no tutaj sprawa się potoczyła troszkę inaczej, bo ja nie miałam impresario, także po prostu byłam cover. Ale wiele się, że tak powiem, to doświadczenie mi dużo dało. Bo jednak tam pracowałam z dobrymi dyrygentami i z bardzo dobrym też reżyserem. A proszę Państwa, jak wyjeżdża taka piękna kobieta jak Marta do Włoch, to co się mogło stać? Oczywiście, że ją tam porwano, wyszła tam za mąż i rodziła dziecko. Zosia, śliczna dziewczynka, która już ma dzisiaj 6 lat, tak? Zosia, tak. Zosiu, 7 lat, tak? 7, pan dziś lat, tak? 7 lat. Także proszę Państwa, dość skutecznie Marta swoje życie zmieniła, ale bardzo ją cenię za to, że pomimo możliwości życia w Rzymie, jednak wróciła do Krakowa i ona wiedziała, ty wiedziałaś, że my tu na ciebie czekamy. No chyba tak. Myślę, że tak. Cały czas miałam nadzieję, że jeszcze wystąpię, jeszcze zaśpiewam. To zaśpiewać. Ja kocham Kraków, naprawdę kocham Kraków. I to się w moim życiu tak trochę może. Ja mam taką chyba psychikę nie za bardzo do podróży i do zostawania gdziekolwiek. Może to jest w tym zawodzie niepopularne, ale ja kocham Kraków i naprawdę miałam możliwość, bo w Warszawie śpiewałam chyba ponad 2 lata tam i zaproponowano mi etat. Ja tego etatu nie przyjęłam, bo już miałam wtedy etat też w Łodzi, byłam w Krakowie. Akurat się tak złożyło, potem ten etat w Łodzi w końcu też się rozwiązał. Ale no, mieszkałam tam właściwie 2 lata, przyjeżdżałam ciągle na próby, no, do Rosenkavaliera. Próby to trwały 2 miesiące ponad, więc ja tam siedziałam w tych pokojach hotelowych. I proszę Państwa, no, na pewno dla niektórych osób Warszawa jest piękna, czyli w ogóle są piękne miasta, ale dla mnie Kraków jest po prostu najpiękniejszy i ja nie mogłabym się stąd wyprowadzić. I to samo było z Rzymem, bo przecież zamieszkałam tam po urodzeniu Zosi we Włoszech i też nie mogłam, no tęskniłam po prostu i przyjechałam. No, mogłabym sobie tam jednak żyć. Kochamy Marcie, ale kochamy Kraków, proszę Państwa. Właśnie dzięki temu, że Martę mamy z powrotem w Krakowie, usłyszymy ich razem w duecie teraz. Proszę Państwa, tłumy fraków z księżniczki Czardasza Kalmara. Zapraszam. Pan Witold Brona, tenor, Marta Thank you.
Stary ten zamilkł nagle, my w tym tłumie sami, zasłuchani w głos swych serc. Tyle szczęścia w jeden wieczór, najśmielszych marzeń taką moc. I któż by odgadł, któż by przeczuł, ile łez przynieść ma noc. O, wszystko dzisiaj już wspomnienia, minionych wzruszeń nikły cień. Lecz oto nagle cień się zmienia w tamten dzień, w piękny nasz dzień. Życie rodzinne, ale również może zaistnieć jako śpiewaczka operowa. Oczywiście mamy świadomość, że to nie jest takie proste, prawda? Nie dopuszczają tak chyba za bardzo obcych z zewnątrz, szczególnie właśnie bez tego impresario. Nie miałeś szansy na impresario? No miałam szansę, tylko że to tak wygląda. Ja napisałam do wielu agencji. Przyznam szczerze, że żadna nie odpisała. Polskich agencji. Tak, bo tam jeżeli nie ma, znaczy tam, ja myślę, że to już wszędzie jest w tej chwili, że jeżeli nie ma kogoś, kto poleci, agenci nie są zainteresowani, oni po prostu chodzą już na spektakle, na przykład do Opery Rzymskiej, gdzie goście przyjeżdżają i od razu wyłapują sobie tam kogoś, albo ktoś poleci kogoś i to wszystko takimi drogami, bo no raczej ja też byłam oczywiście młoda, naiwna i myślałam, że ja tutaj, prawda, pójdę do agencji za śpiewkę, nie wchodziło, przynajmniej we Włoszech. Ja nie wiem, jak jest gdzie indziej, bo na pewno w Niemczech wiem, że jest troszkę inaczej, może w Austrii. Ale Włochy są takim specyficznym krajem, no w końcu stamtąd mafia pochodzi, więc dlatego... Ja tak słyszałam właśnie, myślę, że większość z Państwa macie świadomość, że Włosi, szczególnie jeśli chodzi o śpiewaków operowych, im się wydaje, że śpiewać mają prawo tylko Włosi, tylko Włosi, tak. Żeby nie powiedzieć Włoszki, prawda? Jest to szczególnie dotyczy może i tenorów. No ale jest to trudne w tym kraju, na pewno jest to trudne i dlatego, a ja, że tak powiem, ponieważ urodziłam Zosię, to już... Jakby no, nie kontynuowałam tych, bo mogłam może zabiegać, może by się coś tam wydarzyło dalej, ale
jakoś no, ważniejsze było. Ale jednocześnie tutaj padło stwierdzenie, że będąc w ciąży wystąpiłaś jeszcze w programie organizowanym przez Bogusława Tak, tak, w klinicy jeszcze. Czyli wracałaś do jednak do Polski tutaj. Tak, tak, no ja dyrektor Kaczyński zadzwonił do mnie i prosił mnie o udział i ja po prostu w sierpniu przyjechałam. I zaśpiewałam. Jeszcze nie wiedział, że jestem w ciąży, więc nie wiedział. A jak jestem jeszcze przy temacie Zosi, która jest absolutnie uroczym dzieckiem i podobnym do tatusia. Ci z Państwa, co byli tak, poprzednio, to widzieli, Giuseppe, jak bardzo dziecko jest podobne. Jakie macie ewentualnie plany do tej Waszej malutkiej dziewczynki? Czy ona będzie też chodzi do szkoły muzycznej? Ona już chodzi do szkoły muzycznej, już od 2 lat gra na skrzypcach. I bardzo ładnie śpiewa. Tak przynajmniej twierdzą panie nauczycielki. A co będzie dalej, no to nie wiem. Ja nie będę jej niczego narzucać, bo ona musi sama sobie wybrać. No, tak? Prawda, Zosiu? No teraz ale jedno na pewno jest pewne po mnie, że nie lubi grać na skrzypce. Ja też nie lubi, tak? Ale lubi śpiewać. No wygląda na to, że będzie. Że zdjęcie? Podeszła. Właśnie, czy można mnie też o to poprosić na chwilkę, żeby się nam pokazało, bo tam w tym... Chodź, kochanie, na nas. Zosia, proszę Państwa, Sofia Bogusław. Być może, proszę Państwa, to jest to przyszłość naszej opery. To wtedy będziemy mieć zdjęcie pamiątkowe, że mając 7 lat, bo do urodzin jest ile dni? No, 3 dni czy tam. 3 dni, proszę Państwa, 7 lat, no już można powiedzieć, ma 7 lat. Jest u nas na scenie kameralnej i mamy nadzieję, że kiedyś będzie naszą nadzieją. No już mamusia wie, o co chodzi w tym wszystkim, także Zosiu, wiesz, jak będzie chciała, to cię poprowadzi. To cię poprowadzi. Marta chciała coś powiedzieć o Renacie Orzechowskiej. Czuję to. Więc tak, znowu się będę prosił już trochę. Kiedy się śpiewa, bierze się gdzieś na pamięć tekstów. Z Renatką znamy się już od czasu studiów. Nie będę mówić, ile to lat już, bo nikt nie uwierzy, że można tyle lat śpiewać ciągle te same numery. Ale jest to długo, zapewniam Państwa. Muszę powiedzieć, że śpiewałam z akompaniamentem wielu różnych pianistów. I nie tylko w Polsce, ale właśnie też we Włoszech. I jedno mogę stwierdzić z całą pewnością, że takiej pianistki jak Renatka, to by się nie powstydził żaden muzyczny teatr na świecie. Bardzo mi dziękuję za wszystkie koncerty, za tą naszą wspólną, za te nasze wspólne działania i mam nadzieję, że jeszcze będzie wiele, wiele tych koncertów. No to ja cię muszę ucałować. Współpracujemy od bardzo dawna i zawsze ta współpraca była bardzo miła i taki mały akcent, właśnie dzisiejsza moja sukienka to jest właśnie z czasów, kiedy wspólne miałyśmy koncerty przed wieloma laty, pamiętam w Kolegium Nowum, tak. Szereg takich koncertów dla młodej publiczności krakowskiej, dla dzieci, no i nie tylko, ale właśnie ta sukienka mi się kojarzy z Martą, dlatego dzisiaj ją mam. Zawsze słucha, więc to... No tak, ale że pianistka mówi, że w hołdzie dla naszej dzisiejszej śpiewaczki ubiera sobie, a wyglądasz mniej uroczo, po prostu zjawiskowo. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. A ja bym chciała Was usłyszeć znowu w duecie. Żegnajcie przyjaciela. Andrew Lloyd Webbera. Piękny utwór. Marta Bakowitor Brona. Blisko, lecz daleko od siebie.
rozmowy, wspólnych godzin smak. Świat był tylko nasz, nasz jedynie. Dziś, choć znamy się jak przeląg zły, chociaż tęsknimy, to za mało mamy sił. Życie nas unosi jak woda. Tak mało wspólnych chwil. Już nie ma zwierzeń, spojrzeń w oczy zwykłych słów. Żegnajcie, przyjaciele. I nie ma wody, ani żalu, ani spięć. Zostało kilka starych wspomnień i parę zdjęć. Czas układał między nami wiele lat. Żegnajcie, przyjaciele. Romantyczny utwór, jakim jest właśnie Rosenkavalier Straussa. Jak odbiera taka śpiewaczka jak ty przejście z takiego repertuaru pięknego, romantycznego do tych, no przez nas, przez widownię odbieranych nieco trudniejszych utworów? Tam bym chciała, żebyś nam powiedziała, śpiewałaś Czarnej Masce Pendereckiego. Jakie są twoje wspomnienia i wrażenia z tego typu pracy, z pracą na tego typu utworami? Nie mogę porównywać Straussa do Pendereckiego. Bo to... Nie, ale jeśli chodzi o Pendereckiego, no to miałam tam małą rolę Laury. No ja powiem, że ja nie lubuję się w tych we współczesnych operach, no chyba to zresztą widać, jaki repertuar śpiewam. To nie jest moja domena, ale tą współpracę z dyrektorem Nazarem, zresztą, który reżyserował, wspominam bardzo, bardzo dobrze, bo to naprawdę był świetny reżyser. I myśmy się po prostu, oprócz tego, że to była katorga, bo on po prostu nie przepuścił niczego, się wszystko musiało być bardzo precyzyjnie, to myśmy się w tym naprawdę fajnie bawili przy tym. Także czyli to kwestia osobowości też reżysera ma spory wpływ na to, w jaki sposób się pracuje na utworze. Reżysera, dyrygenta, wszystko to jest, to po prostu się wszystko składa. A ten Oktawian? A Oktawian, ja przyznam szczerze, znaczy to jest w ogóle trudna muzyka. I ja sama, mimo że jestem muzykiem i kształciłam się w tym kierunku, to dopiero właśnie po 2 miesiącach prób to ja dopiero jakoś ogarnęłam w ogóle to, co śpiewam. I to jeszcze jakoś zaczęło mi się to po prostu podobać i zaczęłam się tym
delektować tą muzyką. Natomiast właśnie ludzie, którzy, to szybko zeszło, to było 6-7 spektakli i to zeszło, bo naprawdę trudno jest, nawet jeżeli publiczność lubi muzykę, chodzi do teatru i tak dalej, to jest to po prostu trudne do odbioru. Tak, przypuszczam, że chodzi o to, że widownia, publiczność słyszy taki utwór raz, potem drugi raz. Tak jak na przykład ja chodziłam na Carmen, tutaj chyba z 15 razy w Krakowskiej Operze. I to jest coś, co się zawsze chętnie ogląda. Tam gdzieś były zdjęcia z Rozem Kawalią, może pan poszuka, bo tak tu widzę, Marisa. A ja poproszę naszego dzisiejszego gościa, pana Witolda Bronę, żeby zaśpiewał dla nas coś co. A mamy tu utwór przygotowany My Way, ale po polsku według słów napisanych przez naszego pana Witolda Bronę. Brawo! Dlatego, że to jest bardzo niska wersja i boję się, że nie usłyszycie państwo połowy. Weź mikrofon. To może jeszcze powiem, jak ta wersja powstała. To jest dosyć znamienne dla mnie, gdyż kiedyś dostałem zamówienie na utwór My Way w wersji oryginalnej. Jak zobaczyłem, ile tam jest tekstu, i zdałem sobie sprawę z tego, że w jakim stanie jest mój angielski, doszedłem do wniosku, że będę się musiał uczyć tego tekstu pół roku i łatwiej mi będzie napisać polską wersję. Po czym tyle było poprawek, że nie mogłem za nic zapamiętać swojej własnej wersji. Także to był ogromny trud, naprawdę. Nadszedł czas, gdy zbliżam się do okresu życia. Nie muszę udawać już i nie mam już nic do ukrycia. Nie wprawia dziś zachwyt mnie to, co robiłem i się stałem, lecz jedno mam mogę rzec, żyłem jak chciałem. Nie zawsze mnie pieścił los, robiłem często nie żyłem i z całej
się, nie dopuść mi. Witek od dziś też już jest nasz.
zaśpiewał My World, to już jest pan nasz. Ja jeszcze chciałam zapytać Martę, no bo tak, Mimi, Madame Butterfly, Carmen, Nedda, co byś chciała jeszcze zaśpiewać w swoim życiu? Jak mi zapytasz, która partia jest najlepsza? Która partia najlepsza? Ja się poplątałam, nie wiem, czy odpowiem. Spokojnie. Najpiękniejsza, najwspanialsza, tak. Najcudowniejsza Butterfly. A potem, co bym jeszcze chciała? Co byś chciała? Bardzo bym chciała Toskę zaśpiewać. Toskę. Może pan dyrektor mi jakoś pomoże. No. Widzimy cię już jako Toskę. Zobaczymy, czy te wizje pana dyrektora Straszyńskiego się spełnią. No a poza tym oczywiście musi pasować do naszego obecnego dzisiaj maestro, no, który też musi zaakceptować. Musi spojrzeć w twoje niebieskie oczy, które mają być czarne, ale dzisiaj są techniki. Ale założyć sobie. Włoszki, Sycylijki na przykład, to właśnie mają niebieskie oczy i ciemne włosy. Na żółte. Tam się tak wszystko mieszało, gdzieś tam szli ci jacyś tam z północy na południe blondyni, z niebieskimi oczami, wszystko się mieszało. No cóż, no to już wiemy mniej więcej, jakie są, znaczy wiemy dokładnie, że to jest takie twoje marzenie. Myślę, że jest to wszystko do spełnienia, jeszcze wszystko przed tobą. Jeśli może... sił starczy. Sił starczy, tak, no jak nie, to kształcimy tą młodą. To... Takie sale, że no sala, proszę państwa, jest ciężka, zawsze chylę czoła przed naszymi artystami, bo śpiewać, proszę państwa, i mówić, to jest naprawdę na mikrofonie mówić, śpiewać bez mikrofonu, potem... Ja sobie zdaję sprawę, że to jest spora trudność. Może przejdźmy do śpiewania. Tak, właśnie, dlatego już damy jest spokój z tym mówieniem i teraz będzie duet, proszę państwa. Teraz będzie duet Daj mi siebie z Upiora w operze. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że państwa bardzo przeproszę, bo ja tutaj będę się posiłkować trochę nutami, ponieważ to jest tak piękny duet, ja go bardzo chciałam zaśpiewać. Ale tak jakoś, Wiciu, no przysłałeś mi te nuty, one siedziały tam w tym internecie, ja nie wiem, kiedy tego wciągnąć, ale się przygotowałam. Proszę państwa, my się bardzo chcemy. Chciałabym zerknąć do nut troszeczkę, jeśli można. Możesz zerknąć, a my tym bardziej sobie docenimy, bo w marcu stowarzyszenie jedzie na Upiora w operze do Białego Stoku. A, no to będzie to dla nas przedsmak. No tak, to dobrze. Także bardzo za to Martę lubimy i kochamy, że nam dziś to jednak wykona. Duet, proszę państwa, z Upiora w operze, Daj mi się. Spaceruję po nieco. Czai się niepewność, zagląda w każdy kąt, jak lęk na pustej scenie. Przedstawieniem miłość światła chrampy ma siłę, moc i blask, lecz cóż, spada kurtyna i nie jest już tak silna. Dla siebie.
Państwa, jak rozumiem, aplauzem również podziękujecie naszym artystom. No i idziemy do PiS-u. Co się dzieje?